Marzenia o wielkich podróżach nikomu nie są obce i u wszystkich zapewne jednakowo silne. Różnice wystąpić mogą jedynie przy wyborze środka lokomocji. Jedni wolą samochód, drudzy samolot, inni uważają, że najlepiej jachtem. Na przykład tym. Nazywa się Maria. Jest to pełnomorski jacht typu Tahiti Ketch o długości 11 metrów i szerokości 3 metrów. O żaglowanie 45 metrów kwadratowych. Posiada 15-konny silnik, radionamiernik, echosondę i inne niezbędne urządzenia nawigacyjne. Swym wyglądem nie przypomina żadnego typu jachtu produkowanego w Polsce. Przed 2 laty zbudował go własnym przemysłem i pomysłem znany warszawski żeglarz Jerzy Mańkowski. Koszt budowy około 350 000 złotych. Wkrótce Maria zmieniła właściciela. Został nim szczeciński żeglarz Ludomir Mączka. Człowiek, który przez całe życie marzył o wielkiej podróży własnym jachtem. Ludomir Mączka, wśród żeglarzy i przyjaciół popularnie zwany Ludojadem, jest z wykształcenia geologiem. Chwali sobie ten zawód. Z wrodzoną skromnością powiada, że jest miernym geologiem i nie odkrył jeszcze nic godnego uwagi, ale gdyby miał zaczynać od nowa, wybrałby geologię. To zawód z charakterem, ułatwia podróże i stwarza możliwości współżycia z naturą. Dlatego właśnie Ludomir Mączka, to właśnie on, został geologiem. Drugą pasją życiową i z tych samych względów jest żeglarstwo. Wprawdzie jako geolog wiele podróżował po świecie, ale to wciąż nie było to. Postanowił więc na własny koszt popłynąć jachtem dookoła świata. Do tej podróży przygotowywał się 25 lat. Przystań jacht klubu AZS w Szczecinie. 4 września 1973 roku. Dzień przed wyjściem w Wielki Rejs. Jurek, ty masz nóż? Mam, miałem kilka noży, ale stracimy zaraz Wojtek jedzie. Wojtek niech jedzie, bo nie zdąży wrócić. Dobra, ja już jadę. Dobra, dobra, jedź. O, już jedzie i zaraz będzie nóż porządny. Ona się grzeje, tak? Trzeba to obrobić, trzeba obciąć i dalej odizolować. Wyjdź tam do środka na chwileczkę, bo to wiesz.